odcinek. Janiec, to jego dziadek tam był, Jiracki. No. U niego kwaterowały Niemcy. I ścieżka przez środek, a Niemcy na kocach, wino, czekolady. Polanie. Tak. A ja szedłem szybko. Ty miałeś co mieć papiery? Co ty miałeś? Miałem pełną teczkę konspiracyjnych papierów. Prasa wolność się nie podlewa. I przeszedłem i nie zatrzymały mnie. To był cud. Bo na pewno nie uszedłeś. Jak zaczął uciekać, to by cię zastrzelili. I przeszedłem. Już od tamtej pory się... Bo co tydzień do mnie prasa przychodziła ze Zysinka Dużego. Czasem Hela siostra przynosiła z cyfolu. Terenę pamiętasz? Bo ten był. A tak, to... Ona, proszę ciebie, jak ja jeszcze leżałem i te frunty jeszcze były, to dawała, poszła i Dimber kręciły i dawała litr lekarzowi i przyszedł, zrobili jedną patrunę, drugi raz drugi opatrunek, trzeci raz był, a w niedzielę przyszedł Antosiewicz, taki organista i pojechał Janek, to jego żona była poczciarka, pamiętasz, poczciarka. No robię, pamiętam. To przyszli do mnie z listu Hejdowa i taka sanitariuszka iracka. I przyszedł do mnie w niedzielę nie odwiedzić, ale leżała pod wisiami. A i ten doktor przyszedł. Na drugi dzień poszła siostra Hela znowu, żeby on zrobił mi robot. A on mówił, że ja nie pajdu, bo u mnie z wizytu burżuje by, bo one w niedzielę poubierały w garniturze. To w czemu oni chodzili? I nie chciał już przejść. Ale mamy ślichu, to była komunistyczna. Oni mnie oskarżyli. Skąd wiedział, że ja białogwardzista? Kwaterowałem na mamy ślichu. Armii Ludowej, dzisiaj już podobno nikt w Armii Ludowej nie był. Wszyscy byli w Otrze. W Armii Ludowej oni byli z Niemcami, tylko zabijali Polaków i kradli, rabowali, walczyli. Ale jak się teraz zapytasz kogokolwiek, to wszyscy byli w AK. W Armii Ludowej nikogo nie było. Oczywiście, że nie. Ale kto myślał, że się z... Myśmy byli w roli klasowej. Na Gdynię. Wójcicki Maniek mówi, panie, o pana wiedzą, bo Mynarski Jaśno go znałeś. Po wojnie już mówił. Po wojnie, to woził prokuratora, mówi, pan i kurwa, jesteście na czarnej liście u prokuratora, tylko nie mają z panem co zrobić. Do takiego prokuratora Kujasa. Bo po wojnie to te prokuratory, to one nie były od sprawiedliwości, one były tylko politycznie zwalczać prokuratorów. Bo ten Junger, szwagier tego Krzyśka mojego namawiał, żeby poszły do prokuratora. A ja mówię, możesz iść, tylko zmienić się nazwisko. Krzysiek się wycofał. A on nigdy nie. Jak byłeś mały, opowiadałeś kiedyś taką